Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Maćku. Zagadkę mam na początek. Środa. Tak, będzie jak będziemy <grym> publikowali. O nie, dzisiaj to środa. <grym> Tuż od kuchni. No dobrze, ale yy, czy wiesz, bo ja wiem, jaki odcinek był najchętniej słuchanym w roku 2023? Odcinek naszego podcastu od razu podpowiadam. Ile mam czasu na odpowiedź? Nie wiem. A, no to, to dobrze. <laughs> Jak uspokoić się w 5 minut? O! To był odcinek, gdzie głównie ty się dzieliłaś swoimi poradami. No, Jak właśnie uspokoić się w pięć minut? jestem zaskoczona. Bardzo dziękuję wszystkim. Chciałam podziękować rodzinie. Ja Kwiaty mnie, bo na, nie mam. <laughs> należy wysyłać na adres nowogrodzka42 w Warszawie. No dobrze, dobrze, dobrze. Ale rozumiem, że to pytanie jest po coś. To jest jedna, jedna druga po co. Mm -hmm. Druga druga po co jest, dlatego że wziąłem książkę dla ręki i teraz tej, te, te dwie rzeczy. Wszystko. Tak. Być może, bo oczywiście powodów może być wiele, ale być może ten odcinek zyskał sobie popularność, dlatego że ten temat stresu w ekspozycji społecznej, w wystąpieniach, a bardziej chęci uspokojenia się jest tematem. Ważnym, potrzebnym, istotnym. No, to by pasowało do tego, co słyszymy na szkoleniach. Zwłaszcza w pięć minut, czyli takie szybkie rozwiązanie tak, pod tytułem tak, 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 weź pigułkę tak, tak, tak. i działa. Dokładnie. No i teraz y, to, do czego chcecie zaprosić w tym odcinku, to żebyśmy wspólnie przyjrzeli się drugiej stronie skali, a gdyby tak nie szukać metod, które nas uspokajają, tylko nauczyć się. Osiągać ten mityczny stan flow, jak jesteśmy na scenie albo jak mówimy do ludzi. Wiesz, żeby tak ten przepływ, żeby to się tak flow, działo. Nie zen, tylko flow. Tak, tak? no taki potoczny zwrot. Flow, czyli po polskiemu przepływ. Żeby wiesz, samo płynie, samo się robi, przynosi Ciennie. frajdę, rozkoszne. No, ja się, że my tego uczymy. No bo no. stresu by wtedy nie było, czy nie musielibyśmy radzić no tak. sobie, tylko tak się umieć. No i to, do czego chcę Ciebie, no i Was drodzy słuchacze, zaprosić w tym odcinku, to żebyśmy przyjrzeli się takim siedmiu krokom. Jakiego autorstwa to oczywiście przyjdzie czas, żeby powiedzieć, żeby właśnie ułatwić sobie, żeby uzyskać ten flow w wystąpieniach publicznych. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. No to powiem ci, że ja się rozmarzyłam. Cieszy mnie o to. I pomyślałam sobie, boże, jakie to by było cudowne, gdyby nasi słuchacze po wysłuchaniu tego odcinka umieli wejść na scenę z tą lekkością i radością bytu na niej. Co mm -hmm. <laughs> bym chciał? Ty, ty, ty musisz obejrzeć ten odcinek, żeby, się zobaczyć? żeby zobaczyć swoją minę. Wierzę ładną koszulkę kolorową <laughs> i to na pewno o to chodziło. Powiedziałem też, że wziąłem książkę do ręki, tak ukryję swoje zażenowanie i przejdę do meritum, tym się będę bronił. Książka pod tytułem Igikai, mm -hmm. to jest ta japońska japońsku, no filozofia właśnie. życia, mm -hmm. tam Duńczycy mają swoje hygę czy jakkolwiek to się wymawia i chyba nie ma tłumaczenia tego słowa, tylko to jest ten stan przed kominkiem w ciepłych skarpetach z sumie ciepłym do picia. To tylko sprawdzę, Igikai czy Ikigai? E, ikigai, 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 ikigai. Dobra. ikigai. Dobra. mea culpa. To jest w takim dużym skrócie filozofia, która no, jest jednym podobno z filarów tego, że oni są długowieczni, a najbardziej na Okinawie, na tej wyspie, gdzie najdłużej żyją. Mm -hmm. Żeby to, na ten temat się specjalnie nie rozgadywać, bo ani nie jestem ekspertem, ani nie to jest głównym wątkiem, ale tak było osadza nas w większym obszarze. Iki dosłownie znaczy żyć, a gai oznacza powód, czyli to jest ta filozofia, która powoduje, że mamy jakiś powód do życia. Hmm. Że nam się chce, że coś robimy. Oni w ogóle bardzo są aktywni. Z tego, co czytałem, tam nie ma kulturowo, nie ma sensu słowo emerytura. Bo to jest zaprzeczenie tej filozofii, która służy ich długowieczności. Ale to nie jest pracocholizm. To jest takie poczucie sensu nawet w najprostszej czynności i oddawanie się jej. Tam jest wiele składowych tego, hmm. między innymi dlatego, że to wspiera społeczność. To jest wyspa. Czyli mam swoje po co. No, mamy tak. już niejedne badania, które pokazują, że na, na wyspach żyjemy tak. bardziej społecznie, bo jesteśmy sobie bardziej potrzebni i tak dalej i tak dalej. No i to, to jest Japonia, to jest mm -hmm. kultura japońska. Mm, może dla kogoś ciekawa, dla kogoś o, może nawet straszająca. Kogoś, e, ciekawa to podcast o Japonii podlinkujemy. Tak, bo tak, o, to jest bardzo dobry pomysł. swoją i drogą pozdrawiamy Słuchamy bardzo tak. serdecznie. I i Konrada. Tak, 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 tak. Może gdzieś kiedyś będzie okazja, bo to już lata minęły. Mm, no i teraz tak, y, szukałem sobie takiego Takich elementów bliższych nam, zachodnioeuropejczykom, mm -hmm. yy, które się wpisują w tą filozofię sensowności i tak dalej. No i właśnie tak trafiłem na ten, na ten flow, na to, no bo wiesz, jeżeli robię coś i czuję się w tym spełniony, to płynie i tak dalej, no to aż mi się chce to robić. Czyli łatwiej wtedy być aktywnym, nie? Łatwiej byłoby mi myśleć o kolejnych konferencjach, wystąpieniach, szkoleniach, mm -hmm. prelekcjach, gdybym wiedział, że kurde, to płynie. I, co, i, 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 I że są takie konkretne rzeczy, o które można zadbać, żeby ten, na ten flow się tak zaprogramować? No, według pana Owena Szafera. Uh -huh. Są. Pan Owen Schaffer jest badaczem naukowym na uniwersytecie. Czego nie umiem przeczytać, jak on się ten uniwersytet nazywa. Elmhurst. Niech tak, tak będzie. Tak, przynajmniej spoglądam na Twoją ściągawkę. <laughs> on ale? jest od komputerów informacji jest, naukowych więc i tak dalej. Tak, 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 tak. tak. On, on robi. Znaczy, ma parę publikacji, właśnie, gdzie w tytule jest ten flow, analizuje różne grupy, ale głównie ze środowiska naukowego tym Technicznego mhm. i patrzy, co takiego się dzieje, że ci ludzie tak wiesz. Wsiąkają, wsiąkają. Jak po prostu, jakby ich nie było, i też patrzę na graczy. No bo oczywiście nadmiar używania gier wideo jest szkodliwy, ale okazuje się, że pewien w pewnym stopniu używane gry, one nas uczą paru pozytywnych rzeczy, które pomagają właśnie w tym takim byciu, mhm. tam w no, tym stanie przepływu. I na pewno umieją wciągać, sądząc po klasyku, który gra w grę. Będzie grał, w grę, będzie, tak. będzie grał w grę. Ale to dopiero tak. za rok, bo to jeszcze, jeszcze ma cenę. No, Albo ma rok, jeszcze gra, to ma nie rok wiadomo. To ma Trzeci tydzień. E, no dobra. No i dobra. mamy według pana Owena, i tu teraz ja na moją ściągawkę, mhm. takie siedem punktów, jak on to mówi, siedem kroków, które umożliwiają nam wejście w stan flow. Dawaj. One nie są zgrane z wystąpieniami publicznymi, i to jest wyzwanie, które rzucam nam tu na ten nasz szary stół. Sprawdźmy, czy to pasuje do świata wystąpień publicznych. No dobra. Idzie to w moje ikigai. Musisz wiedzieć, co masz zrobić. Co masz robić? No, zdecydowanie tak. Jeżeli stajesz przed wyzwaniem wystąpienia publicznego, to musisz wiedzieć, co masz zrobić. Jakie to ma być wystąpienie, gdzie, kiedy, po co, jaki jest cel twój, który sobie stawiasz, czy to jest online, czy offline, czy krótka forma, czy długa, czy, czy już za chwilę, czy za trzy miesiące. No tak. Dobra, tylko że ja mam do tego dodał coś, co wydaje się oczywiste, jak nad tym pracujemy, a bardzo często jest pomijane w takiej, tak zwanej praktyce. Musisz wiedzieć, co chcesz uzyskać. Mhm. Czy chcesz sprzedać, czy chcesz spowodować, żeby ludzie przyszli i zapytali o produkt. Mhm. To są dwie różne prezentacje. Albo możesz, chcesz ich tylko y, potrzepotać intelektualnie. Tak. tak, o zainspirować to lepiej. Brzmi, Dokładnie, niż ale to, to, to jest, to, musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, no. bo jeżeli ja sobie określę cel, że moim celem jest to, żeby jak najwięcej osób podeszło, na przykład po moim wystąpieniu na konferencji, żeby ze mną pogadać w kuluarach, no to ja będę tak budował ten przekaz, żeby ich od razu dać mocny sygnał, że ich do tych rozmów zapraszam. I mało tego, tworzę sobie, powiem brzydko, przepraszam, mierzalny wskaźnik mojego sukcesu. Ale wiesz co, i to myślę sobie, że w kwestii antystresowej jest cudowne, bo ja mogę sobie ustawić taki swój cel, który automatycznie jest dla mnie realny i mnie nie przeraża. I nie wymyślać sobie, że ja tą moją prezentacją porwę tłumy i będę idolką, że mm -hmm. w danym będą się. Temacie, jak tak, na ale trzy osoby do mnie podejdą i pogadają, bo od tego chcę zacząć. Trzymaj tą myśl, Pana. bo w następnym odcinku, bo zdradzę sekret, że idziemy od ogółu do szczegółu, teraz będzie siedem takich filarów, a w następnym odcinku trzy konkretne techniki nawiążemy do myśli, która ci się tutaj urodziła, właśnie a propos ambitny cel, i tak dalej, i tak dalej. To, to, trzymaj się. tą myśl. No dobra, czyli tu jest korelacja między tym, co mhm. pan Owen, a tym, co z wystąpieniach publicznych. No dobra, musisz wiedzieć, jak to robić. No tutaj, wiesz, no, nie do przecenienia jest kwestia doświadczenia, albo przynajmniej podglądania, czyli inspirowania się innymi. Więc mhm. jeśli mam wyobrażenie... Yy, jak to zrobić, czy to storytellingiem, czy te slajdy to mają wyglądać tak albo inaczej, albo słucham od kilku lat takiego podcastu dla tych, którzy mówią o, do ludzi i tam już naopowiadali no, wiele różnych możliwości, jak można występować publicznie, no to powiem ci, że lękam się mniej, ale nie, żebym już tak w tym flow była, ale no, tak. Tylko zobacz, bo mhm. dla mnie najprościej myśleć o stanie flow, myśląc o jeździe na rowerze, bo to jest moje flow. To jest taki stan, jak już, jak już go osiągam, że tak naprawdę ja nieraz się śmieję, że mój świat ogranicza się do tego, że oddychaj, nie pozwól nogom przestać. Tyle. Czy wiadomo, hmm. żeby, to, żeby drogi nie przestały, to muszę raz na 50 kilometrów coś zjeść, po 100 km na chwileczkę się rozciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Ale to oznacza, że ja wcześniej spędziłem godziny na tym rowerze, ja umiem na nim jeździć, po dowolnie wybranej nawierzchni. Oczywiście jedna statystycznie jest bardziej niebezpieczna, druga mniej. A my czasami wymagamy od siebie, że wchodzimy na scenę z wystąpieniem, i od razu w pierwszym chcemy być Steven Jobsem prezentującym iPhone'a. Mhm. Ale umówmy się, ten facet wcześniej wykonał setki prezentacji. Dokładnie tak. I gdzieś sobie odbieramy prawo do uczenia się, tylko od razu wymagamy od siebie doskonałości. Nie, nie da się wiedzieć, mhm. jak to robić, jeżeli poza konceptem teoretycznym, na przykład przesłuchaniem naszego podcastu, albo innych, które są na rynku i gdzie też jest wartościowa merytoryka, nie wejdziemy parę razy na scenę, ale z postawionym celem mhm. I wracam do pierwszego punktu. Teraz chcę się skupić na X. Teraz chcę poćwiczyć umiejętność Ta, w tym nie połalić publiczność na kolana. Uh -huh. Tylko chcę zrobić swoją robotę, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby przetestować coś nowego, uh -huh. wyciągnąć z tego wnioski. No to dla mnie to jest też taki punkt, który się pięknie sprawdza w obszarze sytuacji trudnych i trudnych pytań. Yy, I to do czego my zawsze zapraszamy, żeby te trudne pytania Wypisać, a potem samemu sobie odpowiedzieć dokładnie, a potem te pytania jeszcze pogłębić, no bo w momencie, kiedy się wydarzy ta sytuacja, która może być dyskomfortem, i z tego mojego flow mnie wywalić w kosmos, no to się okazuje, że ja tam już byłam. Mhm. I to mnie nie przestrasza, i mogę dalej na tej swobodnej fali płynąć, łagodnej. No to teraz mięciutko wchodzi punkt trzeci, musisz wiedzieć, czy dobrze ci idzie. No, i jedną z rzeczy, jeżeli ja wcześniej się gruntownie przygotowałem, patrząc na wszystkie gałązki drzewa, pytań, gdzie może pojawić się trudna rzecz, i ona się pojawia, ja mam na nią gotową odpowiedź, mm -hmm. no to przybijam sobie mentalnie piątkę, okej, okay, warto było się przygotować, znam odpowiedź, dobrze mm -hmm. mi idzie. No to ja bym poszła nawet dalej, to jest to, do czego my bardzo zapraszamy na szkoleniach z wystąpień publicznych i co. No. Zdradzę sekret, fundujemy uczestnikom tychże spotkań, to jest nagrywanie się jako mhm. forma praktyki, dlatego że w momencie, kiedy mówimy i cała nasza uwaga jest skoncentrowana na tym, żeby mówić płynnie, z sensem, żeby to nasze ciało w określony sposób się zachowywało i żeby jeszcze te slajdy się przełączały w odpowiedniej kolejności albo jakieś inne gadżety pojawiały na scenie, no to nie mamy już tej przestrzeni, żeby mieć tą autorefleksję. Czy dobrze nam idzie? Ja jestem ogromną zwolenniczką nagrywania i oglądania swoich wystąpień. I zdarza mi się na szkoleniach opowiadać moją historię pierwszych wystąpień w telewizji, gdzie no całe szczęście, że. Gdystyko, oglądałam, jakoś tak wystyklowało Z tego co pamiętam. Tak, no ponieważ siedziałam za stołem i to takim mitycznym, co to, którego dotykać nie można było, bo się zostawiało śl ślady. Więc była to dla mnie Całkej sytuacja. Całkiem, z dwóch milimetrów nad szkłem, tak? całkiem nowa, tak no to nie można było mówić, że wiesz, no to też ciężko jest gestykulować, jak jest się w studiu telewizyjnym, w dodatku jednak w stresie, no bo to I pierwszy raz... ktoś siedzi raz... obok i może go... Prawda? Już posma zrzucić z krzesła backhandem. No właśnie, i ja Rząca. trzymając dłonie razem, gestykulowałam łokciem, wyglądając tak, jakbym grała na kobzie, no i gdyby nie to, albo jakbym była taką kurką, gdyby nie to, że wtedy jeszcze na kasety VHS mój tatuś mnie nagrywał, to bym w życiu nie wiedziała, że takie straszne rzeczy robię, więc warto sprawdzać, czy dobrze nam idzie i dodam do tego, doceniać się, kiedy dobrze nam idzie. Mm -hmm. I to ja do tego doceniania, że dobrze nam idzie, dorzucę I jeszcze Co jedną rzecz. rzecz o której śmieszło, bardzo... Nie powiem ci, bo to jest związane z tą gestykulacją, ale w zasadzie <laughs> w ugryzłem język. Jestem bardzo dumny z siebie, że zostawiłem tą niezbyt apetyczną myśl dla siebie. To ja też się cieszę. Mm, e, ja wracam do tego mitycznego e, własnego wskaźnika sukcesu. Mm -hmm. e, owszem, gotowość na informację zwrotną moim zdaniem zawsze i wszędzie, natomiast rewolucja po informacji zwrotnej absolutnie nie. Jest coś takiego jak mój własny wskaźnik, czy dobrze mi poszło, czy jestem z siebie zadowolony, i ja bym nie próbował mapować ze sobą informacji zwrotnej z własnym wskaźnikiem, mm -hmm. bo czasami uginamy jedno na rzecz Czyli drugiego. ja myślę, warto być uważnym i wyciągać yy, wnioski, ale. I nie mówię o być tak, bezkrytycznym tak, wobec tak, siebie. Tak, tylko tak, mówię tak. o tym, że jeżeli wiem, że zostałem złapany ad hoc w ostatniej chwili, to, żeby nie wymagać od siebie eee, też tak. nie wiadomo jakich efektów. Czyli jak na to, na to, co zostałem złapany w ostatniej chwili, to zadowolony jestem z tego, że nie pochrzaniłem retoryki, ja miałem tylko jeden dzień przygotowania. Eee, użyłem tego przykładu, który obrazowo pokazał. Na, mm -hmm. Gdzieś sobie stawiać ten, ten punkt, który uznam, że był sukces, na miarę nie wiem, czasu miałem na przygotowanie. Dobrze, że, że, że no to tak, i teraz absolutnie. to było. Mhm, tak asertywnie. No to wiesz, co dla mnie jest jeszcze taki cały obszar do obrobienia tutaj kwestii związanych z perfekcjonizmem, z syndromem oszusta, ale tak spoglądam na Twoją ściągawkę że może ten następny punkt będzie okazją do tego, żebym ja mogła powiedzieć to, co mam w głowie. A to wiesz, jestem bardzo ciekaw, bo dla mnie następny punkt, no. czyli czwarty, jesteśmy na półmetku, jest taki najtrudniej najtrudniejszy mhm. do zinterpretowania w kontekście, w kontekście wystąpień publicznych, więc bardzo jestem ciekaw, bo on mówi o tym, że musisz wiedzieć, dokąd iść. I tu wprost jest dopisek od pana Owena, że przede wszystkim dotyczy to takich sytuacji, kiedy jesteśmy w tym stanie flow właśnie w ruchu, wracam do mojego roweru. Mhm. No jednak gdzieś ten cel tej przejażdżki jest. Ja nie mówię o takim celu, że mam mapę tu lewo, tu prawo, choć czasami mam, tylko na takiej zasadzie, że nie wiem, na koniec dnia albo na koniec tygodniowej wycieczki mam być na jakimś lotnisku, skąd mnie zabiera samolot powrotny do domu. Więc jednak ten kierunek jest. I łapię się na tym, że dużo bardziej wciągają mnie takie wyprawy, takie wyjazdy. Więc dużo częściej bywam w tym mm. stanie flop podczas tych wyjazdów, gdzie jadę z punktu A do B. A nie robię pętli i wracam do punktu, z którego wyszedłem. Okej. Okay. Bo to nie jest podróż. No tak. Bo to wtedy jest, jest taki chomic kołowrotu. Okej, okay, to jest cholernie długo, ale nadal wycieczka, bo ja wracam do punktu. Taki, no, wiesz, I wiesz, to, to jest dla mnie Aha. niesamowite, ale przyznam, że nie wiem, więc jestem ciekaw, Aniu. Musisz wiedzieć, dokąd iść w kontekście wystąpień publicznych. Wiesz, to dla mnie wystąpienia publiczne są przygodą i są drogą. Dlatego mhm. bardzo mi się to wiąże z tym, czy dobrze mi idzie tu i teraz, jak mnie widzą inni, jak ja się czuję, bo dla mnie. Bycie na scenach mniejszych, większych, to jest cały czas droga w nieznane nowe doświadczenia, które kolekcjonuje, po to, żeby kolejne wystąpienie było inne. Nawet nie zawsze lepsze, bo nie zawsze mhm. ono takie musi być, ale żeby Rutynowe. coś udoskonalać, tak, mhm. żeby ugryźć temat inaczej, żeby mieć jeszcze większą adekwatność do tego, co się wydarza w danym momencie. I dla mnie to musisz wiedzieć, dokąd iść. Ma ten wymiar, że ja się cały czas inspiruję i idę w swoje sztuce wystąpień, jeżeli chodzi o rozwój moich umiejętności. Ale druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to dla mnie też ten stan flow w wystąpieniach, to jest musisz wiedzieć, dokąd iść, kiedy staniesz w miejscu i nie wiesz, kurde, co z tym zrobić. Gdzie szukać inspiracji? Kto ci poda pomocną dłoń? Mhm. W czyim lustrze się możesz przejrzeć? Gdzie. Poszukać odpowiedzi na jakieś pytanie. Po yy, w czyje ramię się wypłakać też? To jak teraz to... mówisz, to przypomniała mi się i tutaj Maria pozdrowienia i ukłony w twoją stronę, ale praca, Maria z tobą, pozwól, że wykorzystam, no bo pracowaliśmy w zeszłym roku. Mm -hmm. I to, co bardzo mi się podobało, to jest taka e, świadomość, teraz no, będę mówił, Maria, o tobie w trzeciej osobie, bo będziesz przykładem za, coś, za, za, za formę cię przepraszam, a, a przed tym i za tym, co, co za tobą chylę czoła, taka świadomość tego, że to wystąpienie, którego się teraz przygotowuję, jest jednym z elementów budowania mojej marki osobistej na przyszłość. I na przykład dla mnie to dokąd iść, to jeżeli potraktuję, że każde wystąpienie jest kolejną cegiełką, którą ja buduję do tego, żeby mieć taką, jaką chcę, markę osobistą za czas jakiś, to jest to dla mnie cel. Ja mogę troszkę z tej ścieżki zejść, bo na przykład muszę zaprezentować coś, co nie jawi się jako mega atrakcyjne, ale jest potrzebne, bo ta merytoryka chce, żeby ze mną się kojarzyła. I też miałam zupełnie inne podejście do tego tak zwanego nudnego tematu. Bo moje dokąd, mój mm -hmm. pomysł ten długoterminowy, no jest wzbogacony o kolejny krok. Mm -hmm. To, jak mi teraz przyszło do głowy, to na podstawie konkretnej pracy, mm, którą mieliśmy razem robić. Jeszcze raz, Maria, ukłonę w Twoją I do stronę. Optimację. Fajnie gadają, co? Postawimy wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. No. Mamy cztery punkty, przypomnę, no, no, no. Ja, bo jesteśmy już na takim etapie, że może któryś się rozmył to tak szybko. Musisz wiedzieć, co masz robić, musisz wiedzieć, jak to robić. Musisz wiedzieć, czy dobrze ci idzie, no i musisz wiedzieć, dokąd iść. To jest ta pierwsza czwórka, zostały nam trzy punkty. Piąty to jest wyzwanie, musi być ambitne. Wracam do tej myśli, której mówiłem, przytrzymaj ją na początku. Wyzwanie musi być ambitne. Wtedy zbliżamy się do wejścia w stan flow. Jak na to patrzysz? Zresztą mi się od razu odpala zasada smart, której ja szczerze nie lubię. Ona jest dla mnie jakaś taka sztuczna, jakaś taka korporacyjna, a jednocześnie mam takie przekonanie, że są takie rzeczy, które mnie w wystąpieniach publicznych kręcą i podniecają, i są takie, które mnie mierzą i są takie. Ble. Więc jeżeli tą ambitność, ambicjonalność celu przełożyć, na to takie przyjemne łechtanie, które masz w związku z tym, że publiczność jest zupełnie inna, albo że na przykład będzie sala bez okien, albo sala, gdzie jest, są ściany tylko i wyłącznie z czerwonej cegły i zapomnij o przyklejeniu flipchartów, albo coś się weźmie, zepsuje, albo temat jest jakiś taki, co to zawsze Maciek z nim występowała. Teraz mam Jajo, Jezus Maria, no to to jest cel ambitny i ekscytujący. Ja mam tą ambicję na ekscytowanie się zamieniła jakoś tak w tym flow. Ja zostanę przeambitny, nie znowu no, przełożę to na mój świat. No, wiesz, nic tak nie kręci jak wydłużenie dystansu. Mm -hmm. no, jednak <laughs> wiele osób, które uprawia sporty wytrzymałościowe, no to robi to, żeby sprawdzić siebie i przesuwa sobie tą poprzeczkę. I myślę, że ten, te, to właśnie bycie w tym stanie flow pozwala przeżyć te, to wyzwanie. I wracam do tych poprzednich punktów. Muszę wiedzieć, czy dobrze mi idzie, muszę wiedzieć jakiś. No to jest y, takie podsumowanie sobie poprzedniego wystąpienia okej, okay, dobra, nagrałem sobie wystąpienie, obejrzałem sobie wystąpienie, to dobrze, to dobrze, to dobrze, to do poprawy, mhm. no więc następne... A nawet do zmiany? A następne, no to jest właśnie ambitne, czyli biorę sobie na tapet coś. Mhm. Pamiętam takie swoje wystąpienie mhm. na Future is Coming u, u, u Kuba z którego byłem bardzo dumny, bo fajną merytorykę wymyśliłem. Naprawdę świetnie zażarło, to mogę wprost powiedzieć, no, ale nie byłem w stanie go oglądać. Ja nigdy nie spróbowałem, że ja potrafię tyle y z siebie wydobyć. <laughs> O no, właśnie, chociażby teraz. Chociaż nie jestem miłośnikiem tego, żeby tego w ogóle nie było, bo dźwięki na mysł są też elementem przekazu, byle ich nie było za dużo. W tamtym wystąpieniu mam poczucie, że było za dużo. Swoją drogą, jak drodzy słuchacze, macie wrażenie, że u mnie jest za dużo? Napiszcie mi w komentarzu, bo może ja żyję w poczuciu samego zajebistości. A jest do obejrzenia a, tamto wystąpienie? Tak jest, bo może wiesz, to byśmy mogli podlinkować i... jeszcze tak? To, to też fajnie Poddać będzie zgodną, Nie, nie, żeby e, pokazać no dobra, no, twoją drogę. No dobra, słowo się e, rzekło, no to, no to jeżeli tylko... Skąd, skąd pochodzisz, skąd nie, mieszkasz? Nie obiecuję, że podlinkujemy, bo nie wiem, czy ją odnajdę w sieci, ale jeśli tak, to podlinkujemy, no już trudno obnażę się zmierzam do tego, że potem sobie, wiesz, brałem kolejne elementy, kolejne śmieci językowej. Dla mnie tą ambitnością było to, że sobie stawiałem jakieś okay. wyzwanie poza tym merytorycznym, takie moje samorozwojowe. Znowu w kontekście na przykład tego wizerunku eksperta, do którego ten mój marka osobista o tego słowa szuka. No to tu bym tej ambicji jeszcze poszukał. Niestety zgodzę, zgodzę się z tobą. No bardzo mi z tego powodu nie szkodzi. Eee, szóstka, zbliżamy się do końca. Podoba mi się. Musisz korzystać ze swoich najlepszych zasobów. No wiesz, no, to co jest nasze najlepsze, to często jest to, co doceniamy, więc łatwo nam jest po to sięgać, a jak jest nam łatwo to wydobyć, to też łatwo nam się z tego korzysta. A stan flow dla mnie jest taką byczą przyjemnością. Jest czymś, co płynie. Jest tą y, wodą, która w wyznaczonym korycie, no bo dokąd nas ma to wszystko doprowadzić, y, przemierzając szczególnie to... <laughs> to koryto rzeki. <laughs> no i to jest właśnie ten moment, kiedy tutaj. Zatem y, najlepsze zasoby. Ja jestem w ogóle zwolenniczką pracy na zasobach, a nie szukania dziury w całym i sprawdzania. Nawet słapałam ci za to słowo, że coś trzeba poprawić. Nie, dla mnie są rzeczy do zmiany, nie do poprawy. Dla mnie jest udoskonalanie. No i być może to jest ta ambicja, o której opowiadałeś, żeby sobie jeszcze wyżej postawić poprzeczkę, ale nie dlatego, że się mam teraz zachetać po prostu i tutaj zamordować, żeby to przeskoczyć, tylko zobaczyć, czy zadrę nóżkę wyżej, czy nie zadrę. I, I jak się to może skończyć, ale właśnie bazując na tym, co już umiem, bo tą drogę mam za sobą, mam za sobą wiele wystąpień, takich z sukcesem, z mniejszym sukcesem i z takich z porażką, bo nawet oglądać nie byłam w stanie, owszem, też takowe mam. I to wszystko mnie doprowadza do miejsca, gdzie dzisiaj tutaj jestem, z tymi zasobami, których nikt nie odbierze. Bo mojego doświadczenia i wszystkich moich porażek nie oddam. No dobra, to teraz będzie kącik posłuchaj eksperta. A ekspertką w tym kąciku jest Anna Kędzierska, psycholog. Nie lubi psycholożka, więc będzie psycholog, nie ma tego w notatkach, także będzie to improwizacja. Do tyłu, na... to ty idziesz w na ogóle na To teraz pani psycholog. Hmm? Czego? Że mu uprzejmie. <noise> Dlaczego? To jest początek pytania, ale będzie kontynuacja. Każdy warsztat z wystąpień publicznych zaczynamy mniej lub bardziej wprost mówiąc o naszym autorskim modelu prezentacja, mhm. gdzie w słowie prezentacja ukryte jest wszystko, co musimy zrobić, żeby zrobić dobrą prezentację. Mhm. Tylko słowo prezentacja trzeba odwrócić i potraktować od tyłu do przodu i pociąć na sylaby albo zbitki literowe. I jak je odwrócimy i potniemy, to wychodzi nam, że na końcu, czyli na początku odwróconej prezentacji jest ja. I zapraszamy uczestników naszych szkoleń, żeby najpierw odpowiedzieli sobie na pytanie, w czym są dobrzy, jak gadają ze znajomymi. Czemu jak oni przy śledziku opowiadają jakieś spotkanie rodzinne o tym, jak kupili samochód, to reszta prawdę? No powiedz jeszcze raz. I, I nie są w stanie, chociaż im tutaj z ta cebulka od śledzika spada na talerzyk. I 90% uczestników na sali szkoleniowej napisze jedno słowo, zamknie kartkę i idźmy dalej do merytoryki. <grym> No wiesz co, no bo my nie doceniamy. Wydaje nam się, że jak będziemy mieć narzędzia, to będziemy mistrzami świata i okolic. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o wystąpieniach publicznych, czyli o komunikacji, no to w komunikacji wiadomo, że musi być nadawca. Jak się ma zachowywać odbiorca? No to żeśmy już taki odcinek nagrali, podlinkujemy, co by wszyscy słuchacze wiedzieli, jak pomóc od jak nadawcom, słuchać. jak nas słuchać. Natomiast nadawca jest odpowiedzialny za wszystko to, co wnosi na mniejsze i większe sceny. Zatem Zawsze wnosi siebie. A zawsze wnosi siebie, no bo to ja jestem tubą, z której wydobywają się dźwięki wszelakie. To ja jestem tym kimś, kto macha skrzydełkiem jak kaczuszka, koko, koko, kurka znaczy się, albo stoję jak sierota, zasłaniając sobie dłońmi miejsca intymne i zamiast powodować, że ludzie mnie słuchają, to oni myślą zupełnie o czymś innym. To my, jako mówcy, jesteśmy głównym narzędziem. I teraz, jeżeli wiemy... Co my mamy takiego naturalnego, co powoduje, że przy tym śledziku, nawet przy zwisającej cebulce, ludzie nas słuchają? No to wystarczy, że my będziemy to robić częściej w innych sytuacjach komunikacji do ludzi. Dobra, ja się z tobą zgadzam, mm -hmm. ale wiesz, u nas w firmie przed zarządem to nie przejdzie. A skąd wiesz? No, po prostu u nas to nie, się nie sprawdza. Mm -hmm. To sprawdź. Ale wiesz, że. No ja wiesz, że ci mówię, nie? Mm -hmm. To jest dla mnie fascynujące, bo jakby tak. Mhm. Nie znam żadnej osoby, która tak na spokojnie nie powiedziałaby, że rzeczywiście więcej jesteśmy w stanie zbudować na potencjałach, ja nie mm -hmm. mówię ignorować deficytów. Wiesz co, ale to ja sobie myślę, że bardzo często też słyszymy mm, ludzi, którzy mówią, a ja to mam takie poczucie humoru. Czasami to się zastanawiam, czy te kawały to ja powinienem opowiadać, ale potem jak występują i walną e, taki żarcik, no to Właśnie, po prostu mnie zmiotło buduje... w środowisku ubezpieczeniowym, jak no. facet, który miał żart, są tacy ludzie, tu specjalnie <laughs> będę mówił o facetach, są, są tacy faceci, którzy w ich ustach żart, który przekracza, dochodzi mhm. do granicy, albo nawet już leciutko przekracza granicę seksizmu, jest okej. Okay. Nie wychwalam seksizmu, ale to, co jeden powie, jest jeszcze okej, okay, mhm. a, a drugi, jakby to powiedział, to już naprawdę sam miałbym ochotę mu zęby wybić. I jest pewna magia, nie wiem, no czegoś, co Jasne. wcześniej w poprzednim odcinku mówiliśmy o budowaniu bezpieczeństwa, relacji, wspólnoty. Może to jest coś takiego. I wiesz, on nie ma, on nie umie. A na końcu, jak opowiedział o systemie z, wybierania optymalnego ubezpieczenia, jak o Pierwszej randce, i mm -hmm. to nie było zbereźne, natomiast mm -hmm. to, to miało ten taki element podtekstu, że ta pierwsza randka, mm -hmm. no też fajnie, jakby była skonsumowana, ale nie musi być na siłę, ale nie ukrywajmy. I to była taka zabawa taką dwuznacznością, no i powiem ci, że to była petarda, to była mm -hmm. piękna metafora. Do tego konkretnego środowiska miał, miał świetne wyczucie, zrobił to genialnie. I kurczę, ten własny styl, ta wyjątkowość, to nie jest do podrobienia. Mhm. A my się pchamy po te śrubokręty, po te młotki, żeby tą skrzynkę metalową no napchać. No. A potem nawet nie wiem jak tą skrzynkę podnieść. No. E, mówimy o tym, że ważne żeby być sobą, bo wszyscy inni są już zajęci, Oscar żeby White. budować e, swoją wyjątkowość na tym, co już posiadamy, bo wtedy też jest najłatwiej. Kurczo, no, się. Zauważyłaś się zerwane, normalnie się unniosło. Tak. No to. <grym> Punkt siódmy. Siódmy. Szczęśliwa siódemka. Siódmy, tak. mm -hmm. e, musisz uwolnić się od wszystkiego, co cię rozprasza. Mm -hmm. Zgadzam się, absolutnie. I to jest e, mega e, trudne, bo takimi czynnikami rozpraszającymi jest na przykład suchość w ustach, dygoczące kolana i serce, które łomocze. Jest jeszcze jeden głos. Teraz. No. Metka w nowej koszuli, która drapie po szyi. Masz to teraz? Nie, 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 no, coś <ślapple> tam no, już od dawno odcinam wszystkie metki. Ja wiem, że niektórym to nie robi, ale, ale zobacz, tacy jak ja to bledną, jak ich coś się to pięknie konweniuje z tym, o, że to my jesteśmy, takie słowo jest nowe w tym taką, roku, z tym, że to my jesteśmy najważniejszymi nośnikami informacji. Nie, Bo jeżeli masz... sobie cicho, jeżeli sobie zafundujesz dyskąport w postaci drapiącej cię metki, to choćbyś zczezł, choćbyś nie wiem co, choćbyś nie wiem, jak był dobrze przygotowany. と to, co, czego doświadcza w danym momencie twoje ciało, no po prostu nie jest w stanie, znaczy, ty nie jesteś w stanie nad tym zapanować, a to ogromnie wpłynie na to, jakie merytorycznie będzie twoje wystąpienie. Dlatego ja zawsze mówię, ubieraj się na wystąpienia publiczne w rzeczy, w których ci jest wygodnie. Nie zakładaj nowych butów, jak nie nosisz szpilek, zwłaszcza mężczyźni. Nie zakładaj ich, na, jak nie nosisz na co dzień, nie zakładaj ich na wystąpienie. Sprawdź, czy jak ruszasz rękoma, to ci się na brzuchu nie rozchodzi. I to są, wiesz, takie drobiazgi, które potem, jak to mówię, ja rozchodzi? No to, to, to ty jesteś ważny, a Chcę potem w drugim, na to? w drugim kroku, Maciek, pamiętaj, że jest cel, a potem audytorium i my a, też no zawsze tak, pytamy no o to, czy twoja publiczność będzie lubiła, jak ci Rozumiem. się rozchodzi. No, no, no. E, ale wszystko, co nas rozprasza, no to wiesz, no jeżeli flow to jest stan takiego przepływu, no to jak będziesz no, płynął metaforyczne. Na dziurawej oponce, no to sorry. Mhm. To daleko nie zapłyniesz. Choćby nie wiem, jaki flow był. To, to jest zadanie domowe, drodzy słuchacze, uczestnicy, słuchacze. <noise> dla Was, Aniu, dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy. Przegląd sobie... metek? Tak, przegląd metek. Mówimy. Może którąś można odbruć. Siedem kroków do flow. Oczywiście wypiszemy je w opisie odcinka, żeby nie było problemu. Teraz nie będę już powtarzał. Dodatkowymi atutami tego odcinka były słowa konwenjuje i scesu. I ciąg dalszy nastąpi, <laughs> tak? Tak, i ciąg dalszy nastąpi. Dla tych, dla których może pozostaje niedosyt, że tak ruszyliśmy, taki duży balonik od góry, ale co konkretnie mam zrobić, żeby się flownąć, to zapraszamy za tydzień. Trzy konkretne techniki, które są polecane no i znowu zwiększają prawdopodobieństwo, że będziemy sobie flowowali podczas naszych wystąpień publicznych. To Ale flow będzie z wami. Go with the tom, 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 Do usłyszenia w następną środę.